Kręciołek przed nami, bo już w najbliższą niedzielę zmienia się w tym roku na pewno lokalizacja. Czy jeszcze jakieś nowości? Witam bardzo serdecznie. Tak, zmienia się lokalizacja, czeka mnóstwo różnych atrakcji, ponieważ mamy jubileusz. 20 lat temu z okazji pierwszego dnia wiosny odbył się pierwszy Kręciołek, wtedy na cegielni, a teraz właśnie na dwóch parkingach, bo tak można powiedzieć, na tym będziemy się ścigać. Natomiast na parkingu pod Kaplandem mnóstwo różnych atrakcji. No, tej imprezy już by chyba nie mogło zabraknąć, już na stałe wpisała się do tego kalendarza wydarzeń cieszyńskich, czyli to taka impreza z historią w tle. Z historią w tle i to nas bardzo cieszy, że gdzieś tam nasza szkoła, zespół szkół technicznych, kiedyś technikum mechaniczno-elektryczne, bo tak rozpoczęliśmy historię Kręciołka, jest właśnie kojarzona z tą imprezą. Tworzą ją uczniowie przede wszystkim, jest ona skierowana przede wszystkim dla uczniów i tworzą ją uczniowie, co zresztą widać, a także absolwenci, którzy mają wielki sentyment do tej imprezy. Zapraszamy także nauczycieli, aby wystartowali, więc myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. No i właśnie, no to oni, właśnie uczniowie, absolwenci tworzą tą imprezę i też są tutaj dzisiaj uczniowie z nami. Jak to będzie wyglądało? Już pewnie nie możecie się doczekać. Tak, więc na parkingu przy Leroy Merlin odbędzie się główna część Kręciołka, czyli przejazdy na czas. Natomiast na parkingu pod Kauflandem znajdą się atrakcje dla szerokiego grona kibiców, dla dzieci, między innymi gokardy, alkogogle, no dla dorosłych też coś będzie, oczywiście będzie też gastronomia, no wszelkiego rodzaju atrakcje, nie? Każdy znajdzie coś dla siebie. No a jak ta lokalizacja? Na pewno jest odmiana w końcu jakaś. Zawsze był organizowany Kręciołek pod Wałką na parkingu. No tam byłem jako młody, też mam stamtąd wspomnienia. Mój ojciec też tam startował, ale tak to no, zawsze odmiana jakaś. A, czyli to jeszcze tak rodzinnie, bo to i ojciec też. No, brał udział. Wspominam, to są bardzo fajne wspomnienia. Czyli rozumiem, że lista już jest zamknięta uczestników? Tak, 50 załóg jest zgłoszonych. Przybędą oni o 11 na parking, ponieważ są jeszcze formularze do wypełnienia, a tak to cała impreza zaczyna się o 12. Całą tą otoczkę, czyli strona internetowa i wszystko to, co się działo, tworzą uczniowie. I to jest chyba najpiękniejsze w tym wszystkim, że tworzymy ją my, te wszystkie plakaty, zdjęcia, to są właśnie samochody tych uczniów, więc nic nie jest pościągane, wszystko jest tworzone od samego początku i to jest, myślę, bardzo fajne, a faktycznie lista się wypełniła, 50 zgłoszeń, nawet troszkę tam jest rezerwy, ale zawsze jest tak, że ktoś tam nie przyjedzie, więc na pewno wszyscy wystartują. A co z pogodą? Bo ma padać. Nie myślę, nie myślimy, myślimy pozytywnie, chociaż chłopcy mówią, że jak jest troszeczkę ślisko, to też daje pikanterii, ale jednak tak organizacyjnie tutaj także Rada Rodziców mocno się włączyła, bo będzie cała część gastronomiczna tutaj po tej stronie, więc nawet jak ktoś nie startuje, to zapraszamy, bo będą dobre ciasta, będzie kofola, będą kiełbaski, oscypki i wata cukrowa i popcorn, także będzie naprawdę sporo atrakcji. Jest to cieszyńskie święto motoryzacji. Chciałam skupić nie tylko to środowisko rajdowe, ale także i motocykliści, i samochody zabytkowe. Będzie też straż, będą samochody otwarte dla każdego. Dzieciaki będą mogły wejść, zobaczyć, zrobić zdjęcie. Nie zabraknie też gościa specjalnego na Kręciołku. Oczywiście. Przyjedzie Kasper Sztuka. Bardzo dobry kierowca, który się ściga włoskim Formule 4 z Cieszyna, więc naprawdę będzie gość jeździ świetnie. Oraz zapomnimy o Kajetanie Kajetanowiczu, który wspiera tą imprezę i bardzo dobrze wspomina tego Kręciołka, bo nieraz był na tej imprezie. Także jako zespół szkół technicznych, my uczniowie, chcemy zaprosić Was na Kręciołek samochodowy, który odbędzie się 24 września, tu właśnie na tym parkingu o godzinie 12. Zapraszamy na Kręciołka!